www.radiownet.pl. Media prawdziwie publiczne. Które prowokują dyskusję, na przykład dyskusję o tym, czy pułkownik Kukliński był bohaterem, czy zdrajcą, tak? Nagle taka dyskusja przez media się przewinęła. A kiedy pan, właśnie jakie było pierwsze pana spotkanie z historią? Właśnie, jeszcze może wrócę na moment, jeśli pan redaktor pozwoli, bo to jeszcze nieważne. Właśnie ten, to dobro i zło bardzo dobrze widać na przykładzie Kuklińskiego i Jaruzelskiego. No jednak czymś niebywałym jest, że do dziś tylu Polaków uważa całkowicie wbrew historii, wbrew faktom, że to Kukliński zdradził, a nie Jaruzelski. No moim zdaniem oczywiście Jaruzelski zdradził. Jaruzelski zdradził Polskę i Polaków. Jaruzelski przysięgał, a przysięgał nawet jako żołnierz, prawda, że on będzie reprezentował polskie interesy. No on te interesy całkowicie sprzedał Rosji. Także właśnie tutaj mamy te pozostałości jakże głębokie sowieckiego systemu, pozostałości komunizmu, prawda? Że my tego dobra, prawda, jakie nam zafundował Kukliński, prawda, który się poświęcił, można powiedzieć, za nas, tak mówiąc już górnolotnie, prawda? Jednak no, zapobieg dramatowi, który się szykował. Ale jednak... A z drugiej strony Jaruzelski, który właśnie stał na straży Moskwy, prawda, z systemu sowieckiego, i on jest dzisiaj, prawda, uważany za bohatera. Na szczęście nie przez wszystkich. Nie jest to powszechna zgoda, a tym bardziej, że wydaje mi się, że dzięki takim książkom, między innymi dzięki pana książkom, te bitwy o historię gdzieś wygrywamy. To znaczy ta wiedza na temat tego, co się działo, wiedza na temat armii, która walczyła po 1945 roku, jest wiedzą silną i identyfikacja jest coraz powszechniejsza właśnie z tymi, którzy ginęli, między innymi nieopodal naszej pięknej księgarni, czyli na ulicy Koszykowej. No właśnie, no to na pewno możemy powiedzieć, że tę bitwę, czy też wojnę nawet o historię wygrywamy. Tak?